W tym filmie chcę powiedzieć o ważnym przykładzie odwzorowania liniowego, mianowicie rzucie prostopadłym, no, zwanym też inaczej rzutem ortogonalnym, a dokładnie rzucie prostopadłym na prostą, czyli tu mamy obrazek dwuwymiarowy. Jak zobaczymy potem, wzory, które otrzymamy, będą słuszne również dla większej ilości wymiarów. Czyli tak, w dwóch wymiarach mamy prostą przechodzącą przez początek układów współrzędnych, czyli to jest jednowymiarowa podprzestrzeń wektorowa. Wszystkie wektory na tej prostej są wielokrotnościami jednego ustalonego wektora, który tutaj jest narysowany, czyli innymi słowy L, to jest zbiór wektorów w postaci C, V i C jest dowolną liczbą rzeczywistą. I teraz może od razu wprowadzę oznaczenie, mianowicie rzut ortogonalny, czy też rzut prostopadły na tę prostą L będę oznaczał P, L od X. Czyli to jest rzut wektora x na podprzestrzeń L. No i co to jest takiego? Więc tak, jeżeli mam jakiś wektor, może narysuję tu wektor, to co to jest jego rzut na podprzestrzeń x, na podprzestrzeń L? No to można to sobie wyobrażać w ten sposób, że ten wektor jest, że to jest jego cień. Cień na prostej L, czyli wyobrażamy sobie, że świecimy tutaj z prostopadłego kierunku do tej prostej L pada nam jak gdyby światło, no i ten wektor nam rzuca cień, no i to jest ten cień, który jest rzucany przez ten wektor i to, co będzie tutaj, to będzie PL od X. No właśnie. No oczywiście, jeżeli mam wektor powiedzmy tu, na przykład ten, no to żeby uzyskać jego cień, no to muszę oświetlić światłem z drugiej strony, prawda? Również prostopadłym, ale jak gdyby z drugiej strony, no i wtedy to będzie, tu będzie jego rzut. No, no ale ta definicja oczywiście, czyli to jest niejako, możemy napisać cień wektora x na podprostej. To jest taka niezbyt precyzyjna definicja. No oczywiście z tą definicją nic nie możemy zrobić. Potrzebujemy trochę lepszej definicji matematycznej. No jeszcze oczywiście stąd jest nazwa rzut, projektor, rzutnik, prawda? Czyli oświetlamy coś światłem i obserwujemy cień na ścianie, rzut tego przedmiotu na ścianie. No dobrze, i teraz obserwacja jest taka, że jeżeli popatrzymy na ten wektor prostopadły, czyli narysujemy sobie taki wektor, no to widać, że ten nasz wektor x jest sumą swojego rzutu i tego prostopadłego wektora. Tego. Czyli innymi słowy, rozkładamy wektor x na składowe, z których jedna jest, leży na prostej L, czy też w podprzestrzeni L, a druga jest do niej prostopadła. Czyli tutaj, i wtedy wobec tego możemy tutaj napisać definicję już taką bardziej precyzyjną, mianowicie P L od x. Spróbujmy napisać, to jest taki wektor z L, że jeżeli odejmiemy od x ten wektor, to co zostaje, to jest prostopadłe do L, że x minus PL od x jest prostopadły do każdego wektora z L. O. Wobec tego spróbujmy teraz zobaczyć, że ta definicja pozwoli nam wypisać wzór. Czyli tak, PL od X, no ma być taki wektor z L. No tutaj każdy wektor z L jest postaci CV, czyli również ten wektor, ten nasz rzut, czyli PL od X, to będzie CV. No i żeby znaleźć ten wektor, musimy znaleźć ten współczynnik C. Więc spróbujmy zapisać tę definicję. Czyli tak, to ma być taki warunek. X minus CV, taki wektor, iloczyn skalarny, może przez kropkę będę oznaczał iloczyn skalarny, z każdym wektorem L, ale z każdym to wystarczy, że z wektorem V. Prawda? Bo każdy inny jest V razy pewna liczba, no i jeżeli tę
i iloczyn skalarny jest liniowy względem każdego z wektorów, to znaczy mogę liczbę wyciągnąć przed iloczyn. Czyli jak to jest 0 dla V, to również dla każdej wielokrotności V. I to ma być 0. No to spróbujmy teraz z tego uzyskać tę naszą liczbę C. No to, czyli to iloczyn skalarny, mogę tutaj prawo rozdzielności mnożenia jakby skalarnie względem dodawania, to jest xv minus cv razy v, ma być 0. No to przenoszę sobie, i to już są liczby, prawda? Iloczyn skalarny jest liczbą, czyli to jest równanie na c, a i te, to są współczynniki liczbowe, czyli przenoszę sobie c na drugą stronę, czyli mam tak x razy v równa się cv razy v. No interesuje mnie c, ale V był wektorem niezerowym, wobec tego jego iloczyn skalarny przez siebie, czyli kwadrat jego długości nie jest 0. No to mogę obie strony podzielić przez V i w ten sposób dostaję C równa się X razy V podzielone przez V razy V. No dobrze, czyli dostaliśmy ten wzór, prawda? Dostaliśmy wzór na to PL, to może tutaj go napiszę, czyli PL od X, no to jest ten współczynnik, prawda? Czyli muszę wziąć tak, X razy V podzielone przez V razy V i razy V. To jest wzór na, w ten sposób otrzymaliśmy wzór na rzut ortogonalny wektora na prostą L, rozpiętą na jednowymiarową podprzestrzeń, rozpiętą przez wektor V. Teraz jeszcze tak jak sugeruje ten rysunek, jeżeli wektor X należy do podprzestrzeni L, to jego rzut powinien być tym samym wektorem. No to sprawdźmy, tak? Co się stanie, jeżeli PL od C razy V, prawda? Każdy wektor z tej prostej L jest w postaci C razy V. No to ile będzie? To będzie tak, X. Czyli tutaj zamiast x wstawiam cv, czyli mam cv razy v podzielone przez v razy v i razy v. To nie jest iloczyn skalarny, prawda? Ta kropka oznacza po prostu mnożenie, prawda? Bo to, ta rzecz jest liczbą. Czyli to jest ile? No wiem, że c mogę wyłączyć, czyli mam cv razy v przez v razy v razy V, no to to jest 1, czyli to jest CV. No rzeczywiście ten wzór daje mi, potwierdza tę naszą intuicję, że jeżeli wektor V należy do tej podprzestrzeni, to jego rzut nie rusza go, nie zmienia go. Natomiast jeżeli wektor, tak jak tutaj, jeżeli mam wektor prostopadły, no to jego rzut jest 0. No i rzeczywiście tak jest, wektor prostopadły, X oznacza, że iloczyn skalarny z wektorem V jest 0. Czyli wtedy ten współczynnik jest 0, no i to jest 0. No dobrze, teraz zróbmy jakiś przykład, czyli powiedzmy, że mamy taki wektor V to jest 2, 1, no a X to jest powiedzmy 2, 3, 2, 3. Mamy takie wektory, może zróbmy rysunek. Mamy układ współrzędnych, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, tu jest V. Tu jest V. No, czyli ta prosta nasza L to jest nasza prosta L. Gdzieś tam jakoś tak. I z drugiej strony gdzieś może już. O, no dobrze, i teraz spróbujmy użyć tego wzoru, czyli P, L od wektora 2, 3. No to ile to będzie? No to tak, po pierwsze musimy popatrzeć, na, czyli tak, po pierwsze musimy policzyć VV, czyli V razy V to jest 2, 1 razy 2, 1. No to jest co? 2 razy 2 plus 1 razy 1. To jest 5. To jest 5. No i co jeszcze potrzebujemy? XV. X razy V to jest 2, 3
razy 2, 1, czyli to jest 2 razy 2, to jest 4 plus 3, czyli 7. Wobec tego xv przez vv to jest 7 piątych, no i to muszę pomnożyć przez wektor v, czyli pl od wektora 2, 3 to jest 7 piątych razy wektor v, czyli razy wektor 2, 1, czyli to jest 7 piątych, 14 piątych. No i 7 piątych. No to może narysujmy. Tu jest 2, 3, czyli to jest gdzieś jakiś taki wektor nasz x. To jest gdzieś x. No i co? I ten rzut powinien być gdzieś tutaj. No to z grubsza, no tak, 14 piątych to jest prawie 3, to jest 14 piątych, to jest mniej więcej tu, a tutaj nam wyszło 7 piątych, to jest co? To jest 1 i 2 piąte, no to w miarę, prawda? Trochę połowa, to jest 7 piątych. Czyli tu jest PL od X, to jest ten wektor. No dobrze. Teraz jeszcze chciałem zwrócić uwagę na ten wzór, prawda? Otóż ten wzór myśmy tutaj liczyli w dwóch wymiarach, prawda? Ale zarówno ten warunek, który tutaj jest napisany, jak i ten rachunek, no nie zależy od tego, że to były dwuwymiarowe wektory, tylko od tego, że iloczyn skalarny po pierwsze jest rozdzielny względem dodawania, no to tak jest, no i po drugie, że iloczyn wektora przez siebie niezerowego nie jest zerowy. No to jest prawda dla iloczynu skalarnego również w większej ilości wymiarów, także ten wzór jest słuszny również dla wektorów z Rn-a i to jest rzut na jednowymiarową podprzestrzeń rozpiętą przez wektor V.